Cześć, z tej strony San, witam was ponownie w Heretic Kingdoms. Mamy nowe zadanie, rozwiąż tajemnicę, no i widzicie nazwę. Musimy wejść do tej jaskini przed nami, no i rozwiązać trochę zagadek, zabić trochę przeciwników. Przy okazji, to jest ta nowa dusza, którą ostatnio zdobyliśmy, nie jest zbyt potężna, jeśli mam być szczery, prawie nie robi obrażeń. Ale jeszcze ją potestujemy. Wejdźmy do środka. Okej. Od razu witają nas nieumarli. W całkiej sporej ilości. Zabijmy ich wszystkich. Okej. Będę tak zmieniał postacie. I używał skilli na zmianę. Niestety pan Jaszczur ma spore cooldowny. Nie żeby inni mieli dużo niższe, ale jest różnica. Trochę już jestem ranny. Wypadałoby się podleczyć. Niestety jest tych trzech strażników, którzy nawalają we mnie błyskawicami. Jeden z głowy. Drugi. Okej, najgorsze za nami. Zostały same mumie. Jeszcze dwie. Wygraliśmy. Pozbierajmy złom. Otwórzmy skrzynię. Od razu zapiszę. Czemu nie mogę? A, jeszcze jedna mumia. Albo nawet i więcej. Okej. Dalej nie mogę zapisać. Cholera. O, lepszy łuk. Niech będzie. A co z tym pancerzem? Aha, nikt tego nie używa. Nowy dla zombiaka. Akcesoria, nic nowego. Wracajmy do gry. Zabijmy kolejne mumie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Słoneczny kamień. Wypadł nam quest item. Okej. Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Zanim pójdziemy na środek. Niewiele. Zawalony most? Czy coś takiego? A tutaj mamy teleporty. W końcu udało mi się zapisać. Wejdziemy od razu w pożeracza i teleportujemy się. Dobra, olejmy ich. Dobrze. Cholera, wyszedł mi z zasięgu. Ale dorwaliśmy go. Chodźmy tędy. Nie, to był zły teleport. A przynajmniej tak mi się wydaje. Nie mam już nawet pewności.
No cóż, będziemy to robić metodą prób i błędów. Okej. Tędy? Nie bardzo. Możemy tutaj chwilę pobłądzić, jakby nie patrzeć. Okej, znowu jesteśmy tutaj. Wszedłem w ten sam teleport. Nice. I jestem na początku. A, coś wypadło. Tędy. Znowu tutaj. Tym razem pójdziemy na ten. Aha, on wywala na sam początek. Ech. Tutaj. Ten też na sam początek nas wywali. Może tędy? Nie bardzo, cofnęliśmy się. Więc musimy w ten. Teraz to już nie wiem. Wypróbujmy ten. Na sam początek. Dno. Tutaj już chyba oba wypróbowałem. Okej, znowu jesteśmy na początku. Teraz wejdziemy w ten. I tutaj. Na sam początek. No cóż, wrócę do was, gdy się odnajdę. Okej, doszliśmy do czegoś. Mianowicie tutaj. Od razu zapiszę, żeby znowu się nie męczyć z tymi portalami. I możemy zabić tych łuczników, których jest cała horda. A, w tych nawet nie mogę strzelić. Przejdźmy na drugą stronę. Cholera. Za wolno. Znowu za wolno. Ale skoro już tu jesteśmy, zabijmy ich. Bo te ich strzały są naprawdę irytujące. Okej. Jeszcze tych z drugiej strony. Super. Możemy otworzyć most, przejść na drugą stronę. I odpalić go jeszcze raz. A teraz szybko przebiegnijmy. Udało się. Możemy pozbierać itemy. Okej. Teraz na prawo. Zdążymy? Ledwo, ale się udało. Otwórzmy skarb. Płaszcz. Znowu wyskoczył mi błąd i wywaliło mnie z gry. Ostatnio dzieje się to nagminnie. Ale jesteśmy po drugiej stronie. Jak widać, będę musiał zapisywać co 5 sekund. Mamy tutaj żywy łaki ognia. Okej, gra się zapisała, możemy iść dalej. Więcej żywiołaków. Okej. Cholerne pułapki. Następny. Trochę ich tutaj zabijemy. Okej, znowu ten większy. Wejdźmy w zombiaka. Jaszczura.
No i padł. Wracamy do łucznika. Trochę mnie biją, ale powinniśmy dać radę. Ok. Zabiliśmy już wszystkie. Zostało podnieść item. Zazwyczaj błędy wyskakują, jak coś podnoszę, więc zapiszę przed tym. Ok, mamy wszystko. Jeszcze raz zapiszę. I możemy stąd iść. Znowu do tych wspaniałych teleportów. Udało się wyminąć te pułapki. Auć, nie wszystkie. Okej. Dokąd teraz? Mamy dwa teleporty. Zrobię zapis. Tak będzie bezpieczniej. Ten wywalił mnie z powrotem. Wczytam i zobaczę, dokąd prowadzi drugi. Coś jest zdecydowanie nie tak z tą grą. W ciągu 10-15 minut gry wywaliło mi ją już trzeci raz. Jeżeli tak się będzie dziać, to nie wiem. Kolejny słoneczny kamień. Zabijmy tę mumię. Save'nę na szybko. Co, tym razem nic nie wypada? Czy też ja mam użyć tych kamieni, które miałem? Coś jest nie tak. Okej, wróciłem się na sam początek. Czyżbym stąd nie zabrał? Czy co? Co mam zrobić z tym symbolem? Stąd na pewno mam. Mam też symbol ognia. Nie wiem, czemu te drzwi się nie chcą otworzyć. Cholera, w zły ten wszedłem. A zresztą to nieważne. Odpuszczam sobie to. Po prostu albo kolejne błędy, albo ja coś schrzaniłem. Ale nie wiem, jak to przejść. I dosyć, że się namęczyłem z tymi teleportami, to nie mogę po prostu kliknąć na to słońce i otworzyć bramę. Nawet opis przedmiotu się spieprzył i mi go nie pokazuje, tylko jest za ekwipunkiem. No to cholery, jak mam to odczytać? Zaczyna już naprawdę denerwować mnie ta gra. Wrócimy się do pierwszego miasta i zrobimy zadanie dla ślepego demona. Może to coś popchnie grę do przodu. Jeżeli nie, to już nie mam pojęcia, co mam zrobić. Znowu te pieprzone kundle. Okej. Podróżuj. Tol. Zobaczymy, czy coś się da zrobić jeszcze tutaj.
Wejdźmy w łucznika. Ślepy demon. Ok. Co jest grane? W złe miejsce się teleportowałem? Aha, katakumby. Ok. Może być. Szybko zapiszę. Czemu to katakumb? To jest dziwne. Znowu muszę iść przez te pająki. Zamiast po prostu wejść do miasta. Ale skoro gra nam tak podpowiada, to tak będziemy robić. Chodźmy w pożaraczu, na niego te pajęczyny nie działają. I szybciej przejdziemy. Nawet fajnie, że wraca się do poprzednich lokacji. Nie są takie jednorazowe. Jesteśmy już w mieście? Nie. Dalej w tych podziemiach. Czemu wybrało nam taką drogę? Nie mam pojęcia. Okej, jesteśmy już praktycznie na zewnątrz. Dotąd. Udało nam się. Wejdźmy na włócznika. Aha, musimy iść do tego handlarza, u którego wcześniej robiliśmy zadania. Sprzedajmy przy okazji cały złom. Trochę nam się tego uzbierało. To zostawię. I mikstury też. Mogę kupić trochę tych przepisów. Nigdy ich nie użyję, ale co tam, przynajmniej książkę wypełnię. A tu? Ja nie wiem, co jest z tymi opisami? Czemu nie mogę nic zobaczyć? Co się tak ta gra chrzani non-stop? Jaskar, how did you get it? I walked in the door, but I heard the nomads ca- Let's just see, I is- But then, you have a secret to- Sorry, it's not that s- I can get into the Outlands and back, but it's not a path, you or- But if there's anything you need in the Outlands- These are dark times. Will you pay me for any tasks in the Outlands? There is much I would like done, not much of an issue, while not to mention the merchant caravans that would- I would dearly like to know what happened. I fear by now the Sebekans- Thole is so quiet. What do you know about- Perhaps the greatest minister- They sweep through the Outlands about once every moon and take both the livid- The guild has lost many good members to them over the years. Przynajmniej się wyjaśniło, czemu ci ryboludzie współpracują z nieumarłymi. What are you thinking? What do you perhaps they think I what do you perhaps they think I would be these are dark times. Do you know about the slaver stockade in Jai? My
my merchants won't. I need to search the stock. I've heard there's a secret entrance into the stock. It might be some. If you do manage to search the stockade, please, I will pay you for a rescue. What are you thinking? Found Salim. Well, he's not coming back with a. Ha! How like Salim? Help him recover what he lost, and I'll pay you the 500 I promised for it. 100 for. But that was not the spirit of our. It's been a tough year. The nomads know about the catacombs. Are you serious? I mean, it was always a possibility. But when they didn't discover. Tough break, I know, but how did they find out? Ode mnie. Forget how they found out. Focus on. We'll have to evacuate the city. We can scarcely walk out the main gate. I have a key. It leads to a secret part of the catacombs. If this is too much to ask of you, I will send my. What are you thinking? I can hunt for an. I owe you that. I will pay you if you are successful. Fine. Give me. I don't know exactly which door this key unlocks, but my father swore it would lead to our only hope of escape. What do you need? Okay. Mamy nowe zadanie. Znajdź bezpieczne wyjście z Tolle. Czyli znowu idziemy do katakumb? Ale się tych zadań nazbierało. No dobrze, na tym zakończymy ten odcinek. Po tylu męczarniach nie mam już nawet ochoty w to grać. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!